Wariant Delta. Dwa rodzaje szczepionek mniej skuteczne. Wariant Delta. Chińskie szczepionki mniej skuteczne. Przeciwciała wytwarzane po podaniu dwóch rodzajów chińskich szczepionek przeciw COVID-19 są mniej skuteczne w przypadku wariantu Delta niż innych odmian koronawirusa, powiedział badacz z chińskiego Centrum Kontroli Chorób CDC, Feng Jilian. Wariant Delta, wykryty po raz pierwszy w Indiach, staje się dominującą odmianą koronawirusa na świecie, ponieważ jest bardziej zaraźliwy, przestrzegała niedawno Światowa Organizacja Zdrowia WHO, która uznaje Deltę za jeden z wariantów niepokojących. Dwie szczepionki mniej skuteczne w wyemitowanym w czwartek wieczorem wywiadzie dla państwowej telewizji CCTV Feng nie podał dalszych szczegółów i nie sprecyzował, które chińskie szczepionki uznał za mniej skuteczne przeciwko Delcie. Wspomniał jedynie, że chodzi o szczepionki inaktywowane, czyli zawierające chemicznie unieszkodliwione koronawirusy. W chińskim programie szczepień stosowanych jest 7 różnych preparatów. 5 z nich należy do grupy szczepionek inaktywowanych. Są wśród nich preparaty firm Sinopharm i Sinovac, które trafiły również między innymi na Węgry i do państw Ameryki Łacińskiej. Feng zaznaczył jednocześnie, że w skupisku zakażeń wariantem Delta w prowincji Guangdong na południu Chin, żadna z zakażonych osób, które były zaszczepione, nie zachorowała poważnie, a żaden z poważnych przypadków nie dotyczył osoby zaszczepionej. 170 przypadków wariantu Delta w trzech miastach Guangdongu wykryto w ostatnich tygodniach około 170 lokalnych przypadków zakażeń wariantem Delta, z czego zdecydowaną większość w stolicy tej prowincji, Kantonie. Władze przeprowadziły kilka rund masowych testów i w niektórych dzielnicach ograniczyły działanie restauracji i innych firm. Jak dotąd nie jest jasne, w jaki sposób wariant rozprzestrzenił się w mieście. Wirusolog z Uniwersytetu Wuhańskiego Yang Shanghui ocenił niedawno w rozmowie z państwowym dziennikiem Global Times, że mutacje wariantu Delta nie wpłyną na ochronę, jaką zapewniają obecne szczepionki. Jego zdaniem najlepszą metodą obrony przed tym wariantem pozostaje szybka i szeroka kampania szczepień.